Uroczysta gala połączona z wręczeniem nagród i wyróżnień zakończyła 5. edycję Klubu Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls 2010. Bohaterami uroczystości, która odbyła się 5 listopada 2010 roku w Warszawie, byli najlepsi nauczyciele i młodzieżowe zespoły. Przez cały rok uczestniczyli oni w projektach NBP związanych z przedsiębiorczością. Za tę całoroczną pracę dziękował im prezes NBP, profesor Marek Belka. Od 5 lat ta instytucja, którą dzisiaj kieruję, uczestniczy we wspieraniu młodzieżowej przedsiębiorczości. I jak po przyjściu do NBP kilka miesięcy temu dowiedziałem się o tym, bardzo się z tego ucieszyłem. Uważam, to jest znakomita działalność, będziemy ją kontynuować. A dzisiaj uczestniczyć we wręczeniu nagród najlepszym jest dla mnie wyjątkową przyjemnością, wyjątkowym zaszczytem. Nauczycielom i uczniom dziękował również prezes Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, która razem z bankiem organizuje Klub Impuls. Wkładacie w to Państwo bardzo dużo prywatnego czasu, bardzo dużo serca i jestem pewien, że obecni tu młodzi ludzie cenią sobie tą Państwa pracę, rozumieją, jak to jest, jak bardzo to ważne ich przyszłości. W tegorocznej edycji w rankingu ogólnopolskim wśród nauczycieli szkół gimnazjalnych najlepsi okazali się pedagodzy ze szkoły w Cieszkowach w województwie świętokrzyskim Beata Buła i Agata Wójcicka oraz ze szkoły w Topoli Królewskiej w województwie łódzkim Dorota Wyżykowska i Jolanta Kuropatwa. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych główną nagrodę otrzymała Jolanta Czapla, ucząca w liceum w Sosnowcu. Uważam, że mając tak wspaniałą młodzież w naszej szkole, naprawdę zasługuje na to, co tutaj dzisiaj osiągnęliśmy. Jest to dla nas wielki sukces, z uwagi na to, że już po raz drugi i to jest naprawdę wielka zasługa naszej młodzieży. Dyplomy uznania i nagrody otrzymali także uczniowie, którzy zwyciężyli w kilku konkursach. Najwięcej pracy było przy młodych przedsiębiorczych, było on najdłuższy przynajmniej jak dla mnie. Było wiele etapów, do których musiałyśmy się ciężko przygotowywać, współpracować ze sobą. Ta współpraca polegała na tym, że każdy siebie wspierał, pomagaliśmy sobie w realizacji tych projektów. No i oczywiście praca pracą, no ale też dużo zabawy. No i właśnie nasze koło kabaretowe też powstało dzięki tym naszym wspólnym żartom. Kiedy dołączałam do klubu, to dowiedziałam się o tym, jak oszczędzać, na czym polega tak głębiej lokaty, akcje, w ogóle jak to jest ciężko, prawda, zaplanować cały budżet gospodarstwa domowego, bo nigdy tak nie przywiązywałam do tego wagi, zawsze to rodzice, starsi wiadomo, a tutaj sami musieliśmy się z tym zmierzyć. Startowaliśmy praktycznie we wszystkich projektach. Było naprawdę dużo pracy, ale przyniosło ono efekty. Zostaliśmy najlepszym klubem przedsiębiorczości w Polsce, więc naprawdę rozpiera nas duma i myślę, że było warto. Jak zachęcić Waszych kolegów, żeby uczestniczyli i w tych, które już dzisiaj istnieją, ale być może inspirowali swoich nauczycieli do tego, żeby zakładać kolejne kluby przedsiębiorczości? Co byś im powiedział? Ja myślę, że sam fakt tego, że udaje nam się odnosić sukcesy, że możemy im mówić jak było, że to jest świetna zabawa, że mogą mieć z tego radość, ale i odnieść sukcesy, dać im taki krok w karierze życiowej. Myślę, że to im bardzo pomoże i to zachęca. Z okazji 5-lecia klubu Impuls NBP ufundował też nagrodę specjalną. Wszyscy najlepsi nauczyciele przedsiębiorczości z dotychczasowych edycji zostali zaproszeni na 2-dniowy pobyt w Warszawie, połączony ze zwiedzaniem banku i szkoleniem z psychologiem biznesu Jackiem Santorskim. Bardzo przyjemnie było jeszcze raz wyjść na scenę i usłyszeć, że ktoś jeszcze pamięta o tych dokonaniach sprzed trzech lat. I z niecierpliwością czekam na ten magiczny weekend. Klub Przedsiębiorczych Nauczycieli Impuls powstał w 2006 roku z inicjatywy NBP i Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Udział w klubie ma charakter otwarty, jest bezpłatny, a obecnie do klubu należy ponad 1000 nauczycieli propagujących wiedzę ekonomiczną wśród młodzieży szkolnej.